Siema! Słuchajcie, dzisiaj znowu zagramy sobie w EBF Champions X i dzisiaj, słuchajcie, znajdziemy wszystkie jajka wielkanocne, bo mi troszeczkę odpowiedzieliście, troszkę dużo przegapiłem, tak sobie zobaczymy, czy z wami uda się wszystko znaleźć. Słuchajcie, na sam stać pamiętajcie, łapkę, komentarzyk, sub i lecimy tutaj do 300 kasów, także fajnie, jakbyś zostawił łapkę i suba, to mi się bardzo cieszy. Jeszcze jakiś komentarzek napisz, bo jak nie znajdziemy wszystkich, to musisz mi pomóc, bo jestem giganobem. Słuchajcie, troszeczkę pominąłem tych jajek, zbyłujemy dzisiaj znaleźć wszystkie, bo ten event jest naprawdę dobry, więc mam nadzieję, że wszystko uda się znaleźć. Słuchajcie, pierwsze co mieliśmy w Egg Huncie, czego nie znaliśmy, to Money Egg. Gdzie mogę wydać pieniądze? No, pieniądze mogę wydać w sklepie i dobrze myślałem, słuchajcie, że w shopie można znaleźć te rzeczy. No i można je znaleźć w shopie, tutaj można znaleźć to jajko w shopie, wystarczy kliknąć. I znaleźliśmy Money Egga. Gdyby nie wy, to go nigdy nie znalazł. Nie spodziewałem się, że może być też w shopie, ale to wiele wyjaśnia. Słuchajcie, Diamond Egg. Mówiliście, że Diamond Egg jest w... jak to się nazywa? W piramidzie jakiejś. W piramidzie. Tylko gdzie jest piramida? Teraz musimy znaleźć piramidę. Na pewno nie na plaży. Dobra, nie mamy tej piramidy. Nie mamy. Dobra, musimy znaleźć piramidę. Mówiliście, że piramida... Atlantis, może ma piramidę? Nie ma. To już znaleźliśmy jajko. Znajdźmy w takim razie piramidę. O, pustynia brzmi jak piramida. Okej. I mamy tutaj diamenty. O! I czy mamy już jajko? Nie. Collect. No ale gdzie jest to jajko? Czy ja coś... O, jest! Diamond Egg! Dobra, mamy. Mamy Diamond Egga, także dobrze mówiliście. I kolejnym jajem... jaki musimy znaleźć. Zostało nam 4 jajka tylko. I jest to Hacker Egg. Hacker Egg mówiliście, że jest ciężkie do znalezienia. W sensie, że wytłumaczyliście mi, jakie znaleźć na szczęście, bo on go nigdy nie znalazł. I uwaga, wchodzimy sobie tutaj. I mówiliście, że trzeba zdobyć Hacker Peta jakiegoś. I ja tego Peta chyba mam. Tylko gdzie on jest? Jest Hacker i na jego laptopie miał pisać ten kod. No i ja go nie widzę, chyba że muszę go założyć. Weźmy sobie, ekwipnijmy tego peta. Okej. I jest kod. 834... Ojejku, dobra. I teraz wchodzimy sobie w kody. Shop. Codes. Dobra, sobie przesuńmy tak. Dobra. 834-519-385-3092. Redeem. Jak to nie? Czyli 8834-519-385-3092. Jest! Mamy Hacker Egga! Dobra, czyli dobrze mówiliście, że trzeba peta założyć i spisać z niego kod. Dziękuję wam bardzo, widzowie. Tak, zdejmijmy tego peta. O Boże, ja nie mam petów założonych najlepszych. Equip best i teraz sobie wyłączmy pety po prostu tutaj. Hide your pets. Dobra. Właśnie tak widziałem, że mi nic nie leci i tutaj ja mam autoklika odpalonego. Dobra, czy jakie nam zostało jajko? Toxic Cave i Alien. Toxic, no to Nuclear. Tutaj jest podpowiedź, żeby koło nuklearnych tych beczek. Dobra, no to mamy collect note. Okej, okay, ale po co nam note? Po co nam note, jak potrzebujemy jajka? Halo? Halo, co to znaczy, że znaliśmy jakiś note? Inside a very dangerous place in this world. W bardzo niebezpiecznym miejscu. To bardzo niebezpieczne miejsce. To beczka chyba toksyczna, czy nie? Nie, dobra, tutaj jest jakaś toksyczniejsza beczka. Nie? Nie? To gdzie tu? W bardzo niebezpiecznym miejscu na tym świecie. Ale na tym, że tym? O, dostaliśmy klika i boosta, dziękuję. Jaki... O, mój Boże, chyba znalazłem. Jakimś cudem. Nie wiem, jak to wlazłem w ogóle. Nie wiem, co tutaj się stało. Okej. Okej, dobra. Jakimś cudem znalazłem. Dobra, fajnie. Czyli zostało nam tylko i wyłącznie Cave i Alien. Czy Cave trzeba odblokować? Cave. Także no troszeczkę przypał i Alien trzeba odblokować, bo jest Spooky Land. Zobaczmy sobie nawet. Cave. Ten check next to the castle. Czyli obok zamku. A gdzie jest zamek? Chyba tutaj zamku nie ma, słuchajcie. Tutaj zamku chyba nie ma. Chyba musimy Cave znaleźć w Cave'ie, a Alien w Spooky. Tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. Musimy zdobyć więcej rebirthów. Także rebirthy sobie możemy tutaj zrobić, tylko musimy sobie wejść na Easter Event. Słuchajcie, i tutaj mamy największy mnożnik, czy sobie troszeczkę pozbieramy, słuchajcie, troszeczkę sobie pofarmimy, bo musimy sobie sfarmić jak najwięcej tutaj tych. 126, dobra, zróbmy sobie takiego rebirtha,
Czy możemy sobie jakieś rzeczy kupić? Mamy dwa kwintyliony, że tak powiem, kwintyliony, słuchajcie, mamy dwa. Tego, czekajcie, Easter Pass, no i mamy razy dwa rebirthy, czy to jest boost? Czy to jest boost? O kurde, my mamy boosta razy dwa rebirthy na 30 minut. Wiecie co, ja bym sobie tego użył. Ja bym sobie tego użył, bo chcę zmaksować tą grę. Chcę zmaksować do takiego stopnia, jakiego damy radę. 166. Potrzebujemy ile? 500? Czy mi się zdawało, że potrzebujemy 500 na spółki? Spółki potrzebujemy 500, dobra. Ale mamy teraz razy dwa rebirthy. Podki mamy wszystkie odpalone. Daily Spina odebraliśmy wczoraj, czyli jeszcze minęło 24 godziny. Tutaj nie jesteśmy potrzebni, no to kurde, musimy troszeczkę pofarmić. Okej. To ciężkie nie będzie, damy radę pofarmić. Dobra, damy radę na spokojnie pofarmić. Myślę tylko, czy by petów nie spróbować wymienić, bo mówiliście, że te pety jeszcze co mam, to są takie mech. Czy panie, czy lepsze można mieć? No to dobrze, skoro można mieć lepsze, to zdobędziemy lepsze, słuchajcie. Equip best, mamy już chyba besty. Tak, mamy besty, te są słabe pety. Tutaj mamy najlepsze, jakie tylko mieć możemy, więc jest całkiem spoczy. Będziemy musieli troszkę pootwierać. Mamy niby te 6 minut. Słuchajcie, to skoro mamy 6 minut boostów, to mi się zdaje, że marnować je to by była głupotka. Ależ możemy zrobić tak. I możemy sobie pootwierać przez ten czas. Jeszcze sobie odpalić tylko auto rebirth na jakieś coś. Czekajcie, ile myślicie, że mogę odpalić rebirth? 166. 166 będzie git chyba, co? No to powiem za te 166. Gdzie to jest? 166DE. Select. Tylko zobaczmy jeszcze, czy mogę coś kupić. O, jeszcze zobaczmy przed tym, bo mamy 6 minut boostów. Ja wiem, że to malutko, ale już nie mam więcej boostów. Zobaczmy, czy możemy coś kupić w upgrade'ach. Mamy 2,43 QN-a. 2,6 to kosztuje, to 5. No nic, nie możemy. Pet storage co najwyżej. To kupmy sobie pet storage za QD. No i 1 QN. No i mamy wydane wszystko, słuchajcie. No i już nie możemy więcej wydać. Szkoda. Bardzo szkoda. Ale dobra, w takim razie zbierzmy sobie jeszcze trochę jajek. Tak, do 100 milionów. I lećmy sobie otwierać. 100 milionów jajek już mamy. Let's go, idziemy sobie pootwierać. Tutaj shop się nie zmienił. Nic nie możemy dodatkowego kupić, więc otwieramy, słuchajcie, ja wam to przyspieszę. Zobaczymy, czy będzie jakiś nowy, dobry peciszek. Tylko zobaczmy, mamy trochę miejsca. Mamy, damy radę. Słuchajcie, otwieraliśmy sobie z 10 minut w tym momencie i mamy troszeczkę tych legendeczek. Siema. Mythicala trafiłem! Craft all equip best. Dzień dobry, mamy nowego peciszka, który nam się bardzo przyda. Easter Dragon razy 1000 jajka. 5,5 miliarda klików dodatkowych. Siema. Ale łatwo, jejku. Ale łatwiutko. I nie mamy jeszcze na spółki niestety. 10 minut robiły mi się rebirthy. Niestety nas póki się nie udało zebrać, ale możemy sobie za to pozbierać nieskończoność jajek. Ej, zastanawiam się, czy chcielibyście odcinek, w którym bym po prostu nagrał wam, jak całą noc się otwiera na boostach, kupić za bobuksy, wiecie, całą noc boostów na laki i zobaczyć, ile tego by się tam uzbierało. Jeżeli chcecie taki odcinek, to mi napiszcie, to ja bardzo chętnie taki odcinek bym zrobił, bo kurde, troszeczkę, powiem wam szczerze, że się wkręcam w ten typ. Czy to dobrze, czy to źle, to nie wiem, ale no kurde, no zastanawia mnie to, czemu ten typ mi się tak podoba. Kup szybsze. Nie mam bobuksów, biedny jestem. Sorry, Roksek, ale będzie trzeba chyba bobuksy doładować, bo ten typ coraz lepiej wygląda, halo. Coraz fajniejszy jest, ja nie wiem, czy ja jestem głupi, czy co, ale czekajcie, bo muszę... O, ja wiem, co muszę zrobić. Zapomniałem o jednej rzeczy. Słuchajcie, spawn. I kupujemy sobie upgrade'iki, żeby jeszcze szybciej wszystko zdobyć. No halo, no chcę jeszcze spółki jaja zdobyć, to proszę. Myk. Dobra, mamy już zdobyte. W takim razie lecimy sobie na Easter Event. Myk. I mamy tutaj tak. No chociaż spółki jaja, ja wiem, że tego cave'a nie dam rady dobić. Ale jeżeli na całą noc bym zostawił, to bym dał radę chyba dobić, co? Ej, to jest dobry plan, żeby to zrobić. Ej, To jest ten cave'a damy radę dobić, jeżeli zostawimy na nockę. A ja bym sobie nockę zostawił. I to by nie było głupie. słuchajcie. Trzeba będzie chyba tak zrobić. Nie wiem, napiszcie, czy byście chcieli naprawdę. Bo jeżeli tak, to lecimy totalnie. Taki długi odcineczek. Kurde, zbieram te jajka. Nie wiem w ogóle po co, jak mam już 200 milionów tych jajek. Roksek, dodaj nowe upgrade'y, proszę cię. Proszę cię, bo ja już nie mam na co jajek wydawać. A przydałoby się trochę wydać.
Brakuje nam, kurde, dwóch, dosłownie dwóch jajek, no kurde. Chyba, że, czekajcie, bo to jajko może się tak nazywać, że cave. Niedaleko zamku, nie no, no kurde, no nie nazywałoby się cave egg, gdy jest mapa cave, no. Chyba, żebym był mega głupkiem, jakbym nie wiedział. No cave egg, no kurde, no. No nie ma chyba opcji, nie ma chyba opcji. No nie ma chyba w ogóle takiej opcji, żeby było gdzie indziej, co ja? Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze. No Winter, Volcano, Magic. Tutaj jest Pet Machine? Co to jest Pet Machine? Co to robi z petami? Okej. Okej, co dostajemy? Co dostajemy? Halo, co to jest? Epic! Angel Serpent! Czy to jest do dupy? Pewnie jest do dupy, co ja? Pewnie jest do dupy nasz Angel Serpent. No jest do dupy, jest do dupy. No jest troszeczkę do dupy, wpełnione do mojego Mythicala potężnego. No to jest troszeczkę do dupy, ale czekajcie, no blisko zamku, gdzie jest zamek? Czy jest jakaś mapa z zamkiem, której nie znam? Void może? Może nie, no tutaj są planety, słuchajcie, ale tej... Ej, to wygląda jak miejscówka, gdzie bym schował Alien Egga. To wygląda jak miejscówka, gdzie bym schował Alien Egga. To są planety. Ha, nie no dobra, zdaje mi się, już paranoi dostaję, słuchajcie. Już takie rzeczy wymyślam. A no musimy tego Spooky Worda i musimy tego ostatniego, czyli Cave'a, no nie ma innej opcji. Blisko zamku, no. Nie ma żadnej mapy z zamkiem, ja już wymyślam takie głupoty, że ja nie wiem w ogóle. Możemy sobie chwilę jeszcze pootwierać. Bo w sumie, powiem wam, że z tym lakiem, który teraz mam, wiecie, są staty, jakiś profile. No mamy w tym momencie 8000 otwartych jajek, 3000 wydanych robuxów. 0 secretów złapałem, to jest mi trochę smutno. Troszeczkę jest mi smutno, bo 8500 jajek, 0 secretów, halo, skam. Skamy, Oksek, dzięki. No, ale już mamy chyba... Ej, czekajcie, jak teraz zrobimy BF-a? Bo to, zaraz się zabije BF automatyczny, tak? 446, no. Okej, okay, i teraz weźmy za 121. Zróbmy. I czy to już będzie 500? Czy damy radę na te spuki wejść? Czy nie damy radę jeszcze na to spuki wejść? To mnie zastanawia. Jak się zrobi ten rebief? Czekaj. Ja mam plan. Czy to już styknie? Czy będzie trzeba jeszcze na przykład troszeczkę? Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedno za 124. Jeszcze jedno za 124 zrobimy i będziemy mieli ten spooky land. I zobaczymy, czy tam będzie to jajo kosmiczne. Czy go tam nie będzie na przykład. Jeżeli nie będzie, to trochę przykro. Będziemy musieli poszukać. A mi się szukać nie chce. Ja taki jestem. Dobra, uwaga. Myk. Dobra, mamy spooky world. Przepraszam, nie spooky land, tylko spooky world. Więc idźmy na ten spooky world i sobie zobaczmy, czy tutaj jest to jajo. Uwaga. No musi tu być. No panie, przecież to jest tak creepy. Nie no. Co to jest? A to kość, jejku. Jejku, przepraszam. Ej, to jest mnożnik razy 1000. O kurde, to jest ładny mnożnik, tak, no 1500 jest na tym, no więc, tak kurde, nie jest jakoś wybitnie, ale no nie ma tutaj, tutaj nie ma, gdzie jest statek kosmitów? Czekajcie, jaka to jest podpowiedź? Po prostu są ufoki, ufoki są, po prostu są ufoki. No i jak zdobyć te ufojajo? Ufojajo, gdzie jest ufojajo? Akurat o tym mi nie pisaliście, na 100%. Void? Void, halo, void. Czy może tutaj? Gdzie jest jakiś ufok do kliknięcia? No nie ma żadnego ufoka do kliknięcia. Halo, ja szukam ufoka. Pomóżcie mi znaleźć ufoka. Dobra, lecimy na nuklear w takim razie. Na nuklear, że już podnieśliśmy jajo. To nie ma opcji, są dwa w tym samym miejscu. Ha, heaven? Nie, no kurde, to i tak nie pasuje. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Za bardzo nie pasuje. To mamy jeszcze Magic, byliśmy. Cyber? Nie ma opcji, nie ma. No widzę, no przecież widzę, halo. Game Boost. O, to bardzo miłe. Przydałby się jeszcze Lucky Boost. Lucky Boostik, to bym podniósł bardzo chętnie. Księżyc! O! No tak! Dobra, collect note i teraz powinniśmy mieć podpowiedź. Chomik! Co chomik? Chomik! Ja wiem, gdzie jest chomik! Ja wiem wszystko! Chomik!
Chomik! Pamiętacie tego chomika? Tutaj jest chomik! I kolejny note. Czy chcesz darmowego peta? Chcę, ale ja... No i o co w tym chodzi? O co? Free pet, czyli na magic! Magic! Pet machine tutaj jest! I pewnie za pet machine jest! Tak, mamy! Dobra, jestem mądry. Check out to the highest place in the game. Najwyższe miejsca. Tablica wyników. Dobra, mamy to. Dobra. I czy to jest notatka jakaś? No i gdzie ta notatka ma być? Halo? Okej, pewnie gdzieś tu z tyłu. No gdzie? No halo, czy ja coś źle zrozumiałem? Najwyższe miejsca w grze. A tu! Nie. Jak to nie? Halo, o co tutaj chodzi? Przecież tutaj jest top 3. Top 3 ziomki. Czy one mają coś na sobie? No nie. Nie mają nic. No przecież ziomków by nie zatrudnił, żeby tutaj zmienili ubiór. Halo. O co tutaj chodzi? Halo, proszę mi pomóc. Gdzie tu? Czekajcie. Najwyższe miejsce w grze, ale pod jakim względem? Czy to będzie jakiś kod? Czy może gdzieś tu jest jakiś patcie? CV10K. Wszędzie jest CV10K. Typo. Ale to jest jakiś kozak po prostu chyba, co ja? Czy nie? Nie wiem! No, CV10K. Nie wiem, wpiszę to w shopie dla beki. CV10K. Nie, no nie to! Jak? Co? No o co tutaj chodzi? Tutaj jest jakiś... Dobra, to jest już ciężkie, bo ja nie rozumiem. No o co chodzi? Halo! Najwyższe miejsce w grze. No ale, no to jest topka po prostu. Może tutaj zamiast jednej lampki jest karteczka? Nie, no nie ma opcji, no co ja robię w ogóle? No i o co tutaj chodzi? Czekajcie. Tu. Dobra, nie mam pojęcia, co tu robić. Ja nie mogę, co to jest, co to znaczy w ogóle. Ej, no o co chodzi? Czemu ja jestem taki głupi? Gdzie to może być? Najwyższe miejsce, czekajcie, highest place in the game. A! Najwyższe miejsce, że miejsce, wiecie? Chyba chodzi o takie fizyczne miejsce, wiecie? Gdzie jest najwyższe miejsce? Co może być najwyższym miejscem? Sprawdźmy forest, może tutaj jest jakaś najwyższa miejscówka? Sprawdź najwyższe miejsce w grze. No to na pewno nie cave. Heaven! Heaven jest najwyżej! No przecież to jest niebo, no to musi być najwyżej. Okej, nie ma tu nic, nie ma. No to musi być najwyżej, halo! Na chmurce jakieś coś jest? Nie rozumiem. Nie mogę zrozumieć nic. Nie wiem. Najwyższe miejsce w grze. No to chyba niebo! No chyba, że jestem głupi, no nie ma chyba nic wyżej niż niebo. Chyba, że to chodzi o coś innego, czekajcie. Księżyc? Wait. Nie ma opcji. No niebo jest chyba wyżej. Najwyższe miejsce w grze. Co to ma znaczyć? Winter, desert, Atlantis, forest, plaża, nuclear, spooky, cave, void, moon, volcano? Może to jest ten wulkan? Nie, no nie ma opcji. Co ja wymyślam? No gdzie jest najwyższe miejsce w grze? Ten wulkan? No nie, to nie jest ten wulkan. Drzewo jest od niego wyższe. No, a może tutaj najwyższe miejsce? Tylko tutaj najwyższym miejscem jest drzewo. Nie, nie masz szans nawet na to. No kurde, no. Gdzie jest najwyższe miejsce w grze? Dla mnie to jest jakieś tutaj drzewo. No i ja jestem, no i
To idzie moja nagroda. Gdzie moje jajo? Gdzie moje kosmiczne jajo? Halo? No gdzie jest najwyższe miejsce w grze? Najwyższe miejsce. Halo? Atlantis, Winter, Cyber, Magic, Spooky, Cave. Pitu ditu, tadaitu, titu ditu. No nikt mi nie napisał, kurde. Dobra, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale udało się Mifikala zdobyć. Ja jestem zadowolony, mamy Mifikala. Więc całkiem jest świeżo, szczerze, i całkiem się cieszę, że mamy tego Mifikala. Także słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, pomóżcie mi znaleźć dwa ostatnie jajka, to będzie bardzo dobrze, także siemedu!